Paweł Królikowski zmarł 27 lutego 2020 roku, a jego śmierć była wielkim ciosem dla rodziny, fanów oraz wielu przyjaciół z branży artystycznej. Ukochana żona aktora Małgorzata Ostrowska-Królikowska cały czas nie może pogodzić z wielką stratą, której doświadczyła. Miesiąc przed drugą rocznicą śmierci męża zamieściła w sieci poruszający wiersz Małgorzaty Hilar. Tekst utworu opisuje stan emocjonalny osoby pogrążonej w żałobie. Gdybyś był blisko, dałabym ci tę pierwszą poziomkę. Mówiłabym, weź najmilszy, to jest kropla słońca. Ty jesteś daleko, a poziomka ma kształt łzy. Internauci starali się pocieszyć aktorkę i dodać jej trochę otuchy. Pod wpisem pojawiło się wiele ciepłych, empatycznych komentarzy. Pani Małgosiu, na pewno jest blisko. On na pewno tam czeka z koszem poziomek mających kształt łez, które za nim pani wylała i zbierał każdą, by żadna się nie zmarnowała. Każda myśl i każde wspomnienie to piękna obecność pani ukochanego męża w pani, w dzieciach, wnukach i wszystkich, którzy go kochali, darzyli sympatią. Bardzo głęboko wierzę, że bezgranicznie czuwa nad panią i rodziną, piszą internauci.